Co? Patrz pod nogi. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's just that you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up desperate. Oh. Paweł. Co, tak ujdzie? Jeszcze mu gacie spadają. Oj. So if I play dead, will you regret that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue, so I'm bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. Nie będę tłumaczyć się ze świątecznych skarpetek. Wolność domku w swoim domku. Książki. Dzień dobry. Cześć i czołem. Cześć wam serdecznie, witam was w nowym vlogu. Takim zwykłym. Nic nie wymyśliłam ponad to, że zrobię w readingu vloga, w którym to coś przeczytam. I wam opowiem o tym. Zapraszam. Jak zwykle dziękuję za dotychczasowe komentarze. I co? I tyle. Mam kawę. Bo jakby to... Są pewne zasady, wiecie, nie? Gadam do kamery, to piję kawę. Tylko mi trzeba było. Tak, mamy pewien poniedziałek. Bóg zapłać, że wczoraj trochę, ja wiem, niedziela, ale trochę ogarnęłam życie, trochę tak ogarnęłam, posprzątałam tak trochę, że dzisiaj nie zaczynam trudnego dla większości ludzi jednak poniedziałku. Nie zaczynam w całkowitej depresji i smutku i po prostu poczuciu, że wszystko mnie przerasta. I tak, co? Co czytam? Co u nas? I nie wiem, co jeszcze by was ewentualnie interesowało. A więc jesteśmy zdrowi. Boże, aleluja. Wszyscy są zdrowi. Przepraszam, skłamałabym. Paweł się trochę źle czuł przez weekend. Ale jakby tak się tylko otarł o coś, zaraz weszły jakieś tam leki i, że tak powiem, wykaraskał się z tego. Nie stał na skraju, wiecie, życia i śmierci. Kot? Coś tak miałkło. No i ja dalej czytam książki, dalej zasypiam szybko wieczorem. I w ogóle wam powiem, że to moje centrum dowodzenia tutaj. To jest to. To jest to, czego mi w tym moim kochanym salonie brakowało. I tak jak ta biblioteczka, wiadomo, nie jest nazbyt okazała w ogóle. Powiedziałam ostatnio Pawłowi, ale miał mord w oczach, jak mu to powiedziałam. Bo jest tak wizualnie pomyślałam, że ja kocham moją biblioteczkę, tylko ona jest taka biała cała. A ja lubię drewno i wiecie, ja bardzo, dość bardzo lubię te półki tu. Tak, na krześle zaś jest wszystko. Tu, te półki. One są takie drewniane, z takimi ładnymi, już wam pokażę z bliska, może na tej będzie bardziej widać. One są takie drewniane. Jest tam bąbelków, pokazuję tam tutaj zdjęcia. Na takich podpórkach. I tak powiedziałam mojemu małżonkowi, że w sumie fajnie by było, jakby tak zamiast tej biblioteczki, to były takie właśnie te półki, tak. Po prostu jedna pod drugą, nie wiem, 4-5. Ale on przewrócił oczami i mnie zignorował, więc raczej nie wydarzy się to póki co. My w ogóle wielkimi krokami, wam powiem, zbliżamy się do komunii mojego syna. Muszę sobie buty kupić.
na komunię. Nie mam do sukienki. Sukienkę już mam, przynajmniej tyle. I jakby ogarnąć tak trochę więcej, bo wiadomo, mam catering, więc super, bo mamy po prostu dużo miejsca w jadalni, ogromniasty stół. Gości będziemy mieć tyle, co na standardowych urodzinach. Więc tak naprawdę w maju zaraz na początku mam komunię, a potem zaraz w czerwcu na początku są moje urodziny, moje drodzy. Tak. A ja dalej, ja w ogóle coś skaczę z tematu na temat i tak to potem chaotycznie wygląda. Ale dobra, mam kawę, mam książki. I moi drodzy, ja praktycznie już przeszłam połowę. Wiadomo, że muszę na odwrót pokazać. Expans, tak, to jest moja lampka, którą ukradłam Zuzi z pokoju, bo lubię sobie czytać, żeby było światło. A, ja wiem, co zaczynałam mówić. O tym, że ja bardzo dużo czasu tu spędzam. Tu, w tym moim centrum dowodzenia, mojej bibliotece, ja tu mam w ogóle wszystkie rzeczy pomocnicze, które poważnemu czytelnikowi są potrzebne, typu, nie wiem, tam zakładeczki, kremik, podstawka na wszelakie napoje. Często tu też widzę, że to i lampeczka, która się bardzo szybko rozładowywuje i po prostu mam tu ten kabel cały czas, żeby tam, jak mi się w trakcie czytania wieczorem wyłączy, to żeby było pstryki po sprawie. No i czytam Expans i tylko chyba chciałabym sobie postawić ten aparat, bo coś czuję, że mi ta ręka lata niefajnie. Może tu? Chyba Bartka widziałam za oknem. My zawsze... Ja kocham zwierzęta, nie? Żeby nie było. Ale ptaki, które... Co roku jakiś ptak nam, powiem, założy familię, tak? Mam tu piękny obrazek od Ignasia. Próbował mi mówić, że on wszystko sam namalował. No nie uwierzyłam mu. A pani potwierdziła, że była mała pomoc, więc wiecie, nie? Agent. To jest agent! Nie no, dalej tu mam brzydko przez to krzesło. Wkurza mnie to. I te postaty. Wait a minute. Dobra. Od razu lepiej. Trochę bliżej. Tak. Więc co ja teraz czytam, moi drodzy? Więc chyba w poprzednim dniu z życia było pokazane, że zaczęłam Expans. Myślałam wprawdzie, zaś mój plan czytelniczy zakładał większą ilość przeczytania książek. No nie wydarzyło się, no. Czytam sobie. Co to nie wyścigi, kochani? Pamiętajcie, nie wyścigi. A, bo ja zaczęłam o tym gołębiu, Bartku. Bo mam takie szczęście, że co roku gdzieś jakieś ptaszysko w naszym domu, w rynnie, czy gdzieś tam przy dachu założy gniazdo i potem serce nam nie pozwala to stworzenie tego gniazda wywalić, więc czekam, aż się wyklują. Urosną i odlecą. Potem mam wszystko osrane. I w tym roku nam się gołębie zalęgły w rynnie. I są dwa. Jest Bartek i pani Bartkowa. Nie wiem, dzieci wybrały imię Bartek, potem się jednak zdały sobie sprawę, że to jest mamusia jedna tam. Siedzi, wysiaduje jajca. Nie wiem, kiedy się wylęgną, będą małe gołąbki. Trudno, to będzie tym razem z innej strony będziemy mieć obsrane wszystko. Super. A więc zaczęłam. Właściwie to jestem na stronie 361 tomu Expans i mam, to jest w ogóle, moi drodzy, space opera. Przestań mi tu drapać! Oszalałeś? Będzie sobie pazury drapał na fotel. I powiem wam, że się wciągłam, że mi się podoba, że fajnie, nie ma dłużyzny, ciągle się coś dzieje. Wątki dwóch takich głównych bohaterów, których tu mamy, zeszły mi się w pewnym momencie w książce, co mi się... Bo ja gadam, to on się, widzicie, zaś uaktywnił. No dzień dobry. Dzień dobry. Może pan nie drapać mojego fotela? Bo ja go bardzo lubię. Ja bardzo dużo czasu tu spędzam. W nim. Dogadaliśmy się? No. Weź to do siebie, proszę. I chyba taką właśnie konkretną space operę czytam pierwszy raz. W sumie, tak mi się wydaje. I powiem wam, że mi się podoba. Wciągłam się, zaangażowałam się, opanowałam. Proszę się na początku tej książki nie zniechęcać. I jest trochę tego do zapamiętania. Kto z kim... Ten konflikt, mamy tu Marsa, tu Ziemię, tu tą całą naszą stację, pas, jest tego trochę. Bohaterów wprawdzie tak naprawdę takich głównych mamy dwóch, jednakże Holden ma swoją ekipę na statku. Bardzo fajne postacie, barwne dość. Wprawdzie, ja wiecie, że ja lubię humorek w książkach. Tutaj nie mam humorku, to jest jednak wszystko takie dość konkretne. I bardzo ciekawe są zwroty akcji. Pojawiła mi się Julie,
Nie spodziewałam się tego kompletnie i widzę, w którą stronę troszeczkę ta książka zaczyna zmierzać w takie trochę dziwne nawet klimaty. To mi jak najbardziej odpowiada na siebie. Mamy właśnie jakąś zapowiedź konfliktu bardzo poważnego między właśnie, tak naprawdę nie wiadomo na tym etapie. Jest to ciekawe. Fajnie się czyta. Super bohaterzy, fajny świat, dużo się dzieje. Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że mamy serial i no nie powiem, że pierwszy czytam, potem ewentualnie serial, a słyszałam dużo dobrego o serialu. Więc gdzieś tam z tyłu głowy, ciekawe jak to rozwiązali, ciekawe jak to pokazali w serialu, tam jakieś niektóre sytuacje, szczególnie scena, gdy już Holden razem z Millerem uciekają z na Erosie i to wszystko, co się tam działo, jak oni stamtąd uciekali. No, nie powiem, że nie umiałam odłożyć w tych momentach książki. Podoba mi się, kurczę, jestem dość zadowolona. Chciałam też powiedzieć, że jakby idziemy w to, wypowiem się jak skończę. Na tym vlogu na pewno skończę tą książkę. Jestem też na około 160, nawet nie, chyba rozdział dalej. O, na 190 stronie Metro, tom pierwszy, 2033. I ma klimat. Taki wyczuwalny, postapokaliptyczny. I w ogóle powiem wam, że jak to zawsze u mnie, zbiegają mi się wątki. Jak tutaj właśnie zaczęłam słuchać, i nawet wczoraj zachęciło mnie, bo nie chciałam odłożyć słuchawek, więc tam krzątałam się, coś robiłam, coś sprzątałam, żeby tylko jeszcze trochę posłuchać. Podoba mi się. Podoba mi się aktor, który podkłada to, czyta ten cały audiobook, bo jest taki taki gruby, męski, ciężki głos, adekwatny do sytuacji. Jest tu mrocznie, jest zagadkowo, czuć te metro, ten świat, te opisy, tą nutę beznadziei trochę. Główny bohater trochę taki młody, zagubiony, ale chyba tak ma być. I zaczęła się jakaś taka, no w największym skrócie, podróż. Podoba mi się to. Konkret. Dobrze się tego słucha. Nie mogę naprawdę zarzucić. Jak mówię właśnie, że się zbiegły wątki, bo dwa dni temu, trzy dni temu zaczęliśmy oglądać z Pawłem serial, który niedawno wszedł. Jak to się, jak on się nazywał? Fallout. I powiem wam, że też mamy tak konkretny klimat postapokaliptyczny. Więc zbiegły mi się te temaciki bardzo. I serial jest fajny, brutalny, czego się nie spodziewałam. Z tym, że ja patrzę na serial jako nie gracz. Ja nigdy nie grałam, w ogóle nic nie grałam, więc jakby Simsy kiedyś, dawno temu się nie liczą. Więc dla mnie to jest w ogóle jakaś taka całkiem nowa historia, a mimo to fajnie się to ogląda. Paweł w coś tam grał, ale powiedział, że w tą taką bardzo starą wersję, dwójkę chyba tego Fallouta, więc jakby też ogląda to trochę z perspektywy takiego raczej nie gracza. Więc serial nam się podoba. Ciągnęliśmy się. Ciekawie się rozkręca. Jesteśmy na trzecim odcinku, więc jakby dopiero początek. I tu też mamy takie post-apo i po tym nieszczęsnym Powerless, którego nie umiałam wysłuchać w ogóle, przesłuchałam Mortkę i teraz właśnie zaczęłam Metro. Fajnie, fajnie, choć bardzo tajemniczo, bardzo mało wiemy i będzie czujesz, że się dopiero zacznie dziać. Więc fajnie. No, więc na pewno na tym vlogu skończę tą książkę na 100%. Poza tym wciągła mnie na tyle, że zaś mi się nie chce montować, bo wolę czytać, wiecie, nie? To też świadczy dobrze o książce. Na pewno będę chciała przeczytać tutaj, nie wiem właśnie ile stron ma Tancerka krawędzi, czy Tancerka na krawędzi, jak to? Tancerka krawędzi 515. Akcja tego opowiadania toczy się po słowach światłości i zawiera ona duże spoilery. Tak, ja mam... No, może i więcej niż 100 stron tutaj mamy. Już sobie tu wyciągnę zakładeczkę. Więc myślę, że zacznę tak, bo tak jak tu jest napisane. Pierw czytamy Drogę Królów, potem czytamy Słowa Światłości, potem czytamy Tancerkę na krawędzi. Z tym, że tą tancerkę można również kupić w solo takim wydaniu. Ja mam to akurat wydane w Bezkresie Magii, więc bez sensu, żebym kupowała sobie. Z kolei nie mam tego tomiku, który należy przeczytać chyba podawcy przysięgi,
czyli odprysk świtu. Ma być do dróg gdzieś tam w czerwcu, więc sobie w czerwcu zakupię, ale na razie jakby nie mamy, chociaż Paweł się jeszcze nie dokulał. Pawłowi się podoba dawca, jeżeli chodzi o drugi tom, a ja myślę, że na pewno zaraz po tym przeczytam sobie chociaż tą zwinkę i właśnie zobaczymy, czy pójdę za Sandersonem, już sobie tu odłożę, bo wiecie, ja z tych pierwszych zdań też tutaj, tu mam Sullivana, miałam jakby w planach czytać. To jest wprawdzie, nie jest gruba ta książka, to ma 300 czy 400 stron, ale nie wiem, czy tak nabrałam chęci na Sandersona, czy ja tego dawcę nie nadrobię, z tym, że Paweł jest tak w połowie tego drugiego tomu i nie wiem, czy zaś będę dzielić książkę. Zobaczymy, czy po przeczytaniu tej pierwszej części. Zobaczcie, jak ładnie sobie książki ostatnio pomalowałam. Zobaczcie, jak ładnie. Czy właśnie się tak zastanawiam. Ale chyba jednak postawimy na Sandersona. Trochę go nadrobię. Ładne? Swoją drogą? Dobra. Ja teraz mam w planach jeszcze chwileczkę poczytać, bo tak naprawdę goni mnie czas. Za chwilę będę jechać po dzieciaczki i tak dalej. I do życia wracamy. Ale dzisiaj chyba ja jadę na akrobatykę. Nie wiem, czy ja, czy Paweł, więc fajnie, bo to mam taką bitą godzinę czytania. Więc odezwę się do Was, jak skończę ten tomik. Ale jeszcze zanim może zacznę Bezkres Magii, czyli tą naszą tancereczkę. Dobra. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Patrzcie, jak sobie śpilka małe. No kurde, dzień dobry. Ach, gdyby on tak chciał bardziej na kolankach się pomyśleć, to taki indywidualista mi się trafił. Dobrze. Ja bym chciała no burgera i frytki, nie? A pata chce. Zostaw mi to. Ale to się zapadę. Nie, nie zapadnie się. Ja zrobiłam dobrze. Zacznijmy to wybierać. Słucham cię. Kawkę mi przyniosłeś? Gdzie to ja nie kawka? To jest kawka. Ale jeszcze tam nie jest gotowe. A jeszcze nie jest gotowe, dobrze. Już mam ochotę na kawę. Dziękuję. Ale nie słodziłeś? Dobrze. Jak tak mówię?
Cześć. Ach. Hej, hej ho, hej ho. Update, moi drodzy. Musicie być na bieżąco, żeby nie było, nie? Wybrałam kadr. Wiecie, tu jest czysto. A mnie się teraz nic nie chce pogarnąć życia. Wiecie, tu na stole są jakieś całkowicie randomowe rzeczy. Wiecie, to kiedyś irytujące. Nie wiem, jakiś kremik, jakiś pilot, jakaś. Nie wiem w ogóle, co to jest za szklanka i co tu było w niej. Chyba woda. Nie pogrążajmy się. Czekajcie, nie zamknęłam szafy i oczywiście koteł. Dobra, bo nie domknęłam szafy, bo ściągnęłam swetr, bo przyjechałam, krzywo jesteście, a kot lubi sobie wleść do szafy, jakby spoko, świeżo, zazwyczaj większość świeżo wybranych rzeczy tam jest, ale on sobie grzebie i rozwala, jak jest coś na kupce, to jest wszystko rozwalone, no a poza tym kłaki, książki. Zacznijmy od dobroci. Skończyłam, moi drodzy, skończyłam. I coś zaczęłam. Zaraz wam pokażę. A, jeszcze metra nie wiem. Bo metro słucham już dość dużo oczek. Ja się nałażę. Powiem wam jeszcze metro. Powiem wam tylko tyle. Że chyba duży, tak sobie teraz zdaję z perspektywy czasu sprawę, że jednak pogoda ma duży wpływ na mnie. Od 2 dni mamy taką chciulatą pogodę. Tu nie chce mi się nic. Chciałam zacząć wiosenne takie porządki z takim wywalaniem szuflad, papierów. Jakieś mam jedną szufladę wstydu tam w ogóle taką w biurku. Nie mam na to siły, energii. Ja mam zebrania. 2, jedno po drugim. 2 godziny spędzę w szkole i to jak nic. Ale życie. Skończyłam i przeczytałam moją pierwszą space operę. I podobało mi się. Powiem wam, że jestem aż miło zaskoczona, choć muszę zaznaczyć, że nie było to takie super łatwe, ale jakby wgryzienie się w ten pierwszy tom zaowocuje tym, że ja potem się już bardzo łatwo i szybko odnajdę. To na bank. Bo mamy tu sporo polityki, sporo konfliktu między Ziemią, Marsem, Pasem. Jest tego sporo. Zawiłości, kto co, kto jaką ma przewagę nad kim i tak naprawdę wszystko, co się po kolei dzieje, jest takie na zasadzie, że to chyba oni, ci tu, ci tam, wojna, wszystko się sprowadza do tego, że nie wiadomo, kto zaczął. Było sporo takich politycznych i wojennych, tak, można by to nawet już nazwać na pewnym etapie zawiłości, a finalnie problemem na samym końcu była to coś tam obce, nie powiem. Podobało mi się i praktycznie całą książkę, poza pierwszym rozdziałem, ach, mam tu bidon, napiję się, bo suszy, tu nic nie mam prawie, dobra. Przez praktycznie... I kot się odpalił, nie? I łazi. Bo zaczęłam gadać. Przez całą książkę praktycznie mamy 2 wątki. 2 postaci, takich głównych bym powiedziała. Holdena i Millera. One się oczywiście, na co się ucieszyłam, w pewnym momencie zbiegają. Więc spoko. I na te 2 wątki... Holdena mi się lepiej czytała, ale było to trochę na zasadzie, to tak jak u Abercrombie, tam mamy kilka nurtów, zawsze kilka tych postaci i zazwyczaj czytamy o jednej i w momencie, kiedy rozdział tej osoby się kończy, no to tak chciałabym wiedzieć, co dalej, nie? No bo to zawsze się tak skończy, że ale zaczynamy czytać o innej postaci, wgryzamy się zaś w ten rozdziałik i potem zaś mamy to uczucie, że w sumie fajnie, potoczyło się, chcę widzieć dalej i zaś się obcina, jest kolejny, tak? Kolejna postać, mamy to samo. Więc jak tylko wgryzłam się w Holdena, jego było więcej w kosmosie, w statkach. On jest kapitanem statku. Ma swoją tam bardzo niewielką, ale fajną załogę, więc to na plusik. Bardzo podobają mi się zarówno pilot, Alex, Naomi. Podobali mi się bardzo, bardzo. I w ogóle Holden jest... On jest takim panem zasadą. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Więc tu spoczko. No, to muszę powiedzieć, że
że te wątki, mimo że tego, że Holdena mi się troszeczkę tak ciekawiej czytało, to finalnie, gdy tylko zaczął się rozdział z Millerem, też się wkręcałam. No. I wszystko zaczęło się naprawdę na początku u Holdena z grubej rury. Tam się zazwyczaj coś wydarzało. I poważnego, grożącego ich życiu. Jakimś cufalem udawało im się wychodzić z sytuacji, choć Holden, mimo że się wydaje taki, to jest łebski hop, więc spoko. Z kolei no Miller, taka postać, no dość taka z problemami sporymi. I w ogóle tak ponad połowa książki, jak już była, gdy weszliśmy na ten temat taki... Kurczę, nie chcę za dużo zaś powiedzieć, bo ostatnio dostałam komentarz, że trochę zaspoilerowałam, co się dzieje, więc... Nie chcę być taka świnia, że powiem coś i komuś już potem nie będzie chciało tego czytać. No ale wchodzimy tutaj na wątek takich klimatów alien, coś w tym deseń. I byłam bardzo zaskoczona i jestem bardzo ciekawa, jak to zostało w serialu rozegrane. Jak oni to pokazali. Bo wiecie, ja czytam, nie? Moja wyobraźnia drąży temat, wnika, wszystko jest obrzydliwie mroczne, nie? Więc ja jestem ciekawa, jak oni dokładnie Erosa, wszystko co się działo na Erosie, jak oni to rozgryźli w serialu. Więc jak tylko skończymy oglądać z Pawłem, czy ten serial nazywał? Mówiłam ostatnio o nim, że go zaczęliśmy oglądać, bo Szoguna oglądamy, ale tam będzie chyba za niedługo koniec sezonu w ogóle i on wychodzi raz w tygodniu. Fallout. Oglądam Fallouta. Podoba mi się. Wkręciłam się bardzo w ten serial. Ale to jak on jest obrzydliwie brutalny, to jest w ogóle kosmos, nie? W ogóle jakie tam są sceny i to wszystko jest ujęte w takim trochę retro klimacie, w trochę takim sarkastycznym poniekąd spojrzeniu na świat. Podoba mi się Fallout. Polecam. Polecam komuś. Nawet jeżeli ktoś nie jest graczem, tak jak ja nie jestem żadnym graczem, to historia jest angażująca, wciągająca. I no fajnie, podoba mi się i postacie mi się podobają i wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. I tak jak tu jeszcze chciałam tylko napomknąć, nie było praktycznie dla mnie żadnych dłużyzn. Co chwilę dużo akcji, sporo walk i muszę się czasem przyznać, że czasami czegoś tam nie rozumiałam. Były takie slogany, jak to w statku. Czasami jakby tam rozpracowywali jakiś plan, co do jakichś walk, starć, odlotów, przylotów, jakichś tam aspektów statku samego. Ja jakby nie do końca te takie naukowe zwroty kojarzyłam, ale finalnie zawsze wiedziałam, kto z kim, o co i jak na końcu ten plan ma wyglądać i w trakcie rozgrywania wszystkiego jakby nadążałam, więc ja, totalny laik science fiction raczej, bo przeczytałam dość mało pozycji, odnalazłam się, więc proszę się nie zrażać, jeżeli ten początek będzie trochę chaotyczny, trochę dużo tego będzie, bo zarówno poznajemy wszystkich pasiarzy, którzy żyją na tej stacji tam, jest tego trochę dużo, co ma Ziemia, czemu ona może chcieć walczyć, jakie ona ma statki, bronie, technologie i co ma Mars, to zawiłości jest dość sporo. I skończyło się tak, że nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Załoga trochę została... Nie wiem, bezrobotna? Nie wiem, jak to w sumie ująć. Okej. I ta sama końcówka była naprawdę taka bardzo angażująca, więc ostatnie z tych stron po prostu szłam jak burza. Daj mi tu piko. Ja polecam. Super. Od razu mam ochotę. Może to nie było 5 gwiazdek. Może nie, ale akcja, walki, statki kosmiczne, cała ta... ten klimat tego kosmosu to było fajnie wyczuwalne. Ja jestem na tak. Podoba mi się, tom drugi przeczytam na pewno. Wprawdzie, wiecie, zaspokoiłam, bo ja tak już miałam od jakiegoś czasu chęć na science fiction. Zaspokoiłam to, zrobię sobie chwileczkę przerwy, ale nie mogę zrobić za dużej przerwy, bo bardzo tak mi się wydaje, że zrobię krok do tyłu, wiecie, pozapominam nazwy, zależności, a jest sporo tych takich politycznych tutaj zawiłości, więc nie mogę zrobić sobie, wiecie, pół roku odstępu. Nie, nie. Miesiąc, dwa i czytam kolejną. Bo wracam do Sandersona. Taki jest plan. Tak więc szybko kotek ładnie się tu ułożył. Mówiłam, że przylezie, bo jak gadam.
wróciłam do Sandersona i żeby móc czytać dawcę, chcę przeczytać o Zwince, tak? Ja mam Zwinkę, czyli tancerkę krawędzi, dobrze mówię, tancerkę na krawędzi czy krawędzi? Ja to mam wydane właśnie w tancerkę krawędzi, w tym moim... Ja wam pokażę, jak wygląda to, co teraz czytam w osobnym tomiku, bo jest to wydane, żeby pasowało do całej serii, tu na Jacksonie. A ja mam to po prostu wydane w tym bezkresie magii. Są tutaj opowiadania, które tyczą się zarówno serii Mgły Zrodzonego, zarówno chyba jakichś takich osobnych, jak i właśnie z archiwum. Szkoda, że nie mam tutaj też Odprysk Świtu. Szkoda, bo on aktualnie jest nie do kupienia. Ma być do dróg, ale gdzieś dopiero koło czerwca. My wprawdzie... Widzicie, tu jest tancerka. My wprawdzie mamy w rodzinie fana Sandersona i myślę, że jak poprosimy szwagra, to nam pożyczy ten Odprysk Świtu, jeżeli, bo Paweł już, ja wam pokażę, ile Paweł przeczytał, więc tu mam i tu czytam tancerkę, ale tak jak mówię, dopiero zaczęłam, przeczytam dosłownie tyle tancerki. Zwinka jak Zwinka, mała szalona dziewczynka z dużą mocą, którą w sumie muszę zrozumieć głębiej i jakby idziemy z tym. Paweł jest i bardzo, bardzo mu się podoba ten tom. Na 300 stronie, więc idzie z tym. To jest drugi tom dawcy, przysięgi. I powiem wam, że jak Paweł wybrał wieczór bez oglądania i grania po to, żeby czytać, to książka jest świetna. Tak, więc ja zaczęłam Zwinkę, ale tak mnie naszło i łapam za kryminał, bo tak mam ochotę trochę, wiecie, takiego brudu trochę poczytać. A ktoś, nie pamiętam kto, ktoś, kto mnie ogląda, w komentarzu kiedyś mi polecił i ja to kupiłam w ogóle używkę. To jest kryminał i to jest pierwszy tom z całej w ogóle serii, czego ja nie wiedziałam. Ostatnio zdałam sprawę, że tego jest więcej. Ale jakby zaczynam detektyw klasycznie, lubię czasami tak przeczytać w odstępie tego typu rzeczy. Ostatnio czytałam Chirurga i zobaczymy, gdzie będą lepsi detektywi. Jak ja powiem, dopiero dosłownie zaczęłam, na 19 stronie jestem. W ogóle ta książka jest bardzo biała, bardzo to widać i ciężka. Te kartki jakieś takie zbite są. Więc jeżeli, już patrzyłam na świecie książki, jest więcej tych tomów, jeżeli chciałabym nowe. Zobaczę, czy są też używki, of course. Ale jakby zaczęłam, nie mogę się nic wypowiedzieć. Przeczytam to, razem ze Zwinką będę sobie przeplatać zapewne. Tu mamy 300 stron, Zwinka ma chyba 130, mniej więcej. Z tym, że wiecie, jak Mag wydaje. Mag bardzo gęsto zawsze książki wydaje, więc strona, która została wydana w Magu, która jest taka bardzo gęsta, to się ma nijak do czasami do strony, gdzie jest dużo białych, gdzie jest dużo światła, chyba się mówi, tak? Na stronie, więc Maga zawsze się troszkę dłużej czyta, nieważne. Będę przeplatać z kryminałem, a cały czas audio sobie słucham Metro. I ja już jestem... Już dotarł do Polis. No, jaka to jest strona? 312. I powiem, że podoba mi się ten klimat tego mrocznego, tajemniczego Metro. I w ogóle mówiłam wam, że mi się nieraz zbiega przypadkowo, kompletnie przypadkowo to, że i coś zaczynam czytać i potem dochodzi mi, czy dokonuję wyboru i czytam coś, gdzie mam jakiś taki aspekt identyczny w obu książkach. Czytaj. Zaczęłam czytać Endera, łapłam za później Kinga. I tu chłopcy, wiadomo, że historia kompletnie, no ale gdzieś tam chłopcy. Zaczęłam, czytałam Niby Noc, no się drugi tom Bożogrobie i zaczęłam w tym czasie słuchać te mojego DNF-a. I tu. Zasada walk, rywalizacji, no tamta książka Powerless całkowicie odpadła, więc... ale zbiegły mi się zaś tematy. Słucham Metro, klimat, podziemie, tunele i skończyliśmy słuchać w ogóle Baśniebór, tom drugi z dziećmi. Spoko, uważam, że dość równy poziom jak tom pierwszy Baśnieboru. No właśnie, Baśniebór, ja mogłabym sobie dodać do Goodreadsa, bo w sumie przesłuchałam to razem z Piotrkiem. Zawsze przy posiłkach sobie puszczamy, ale przez to trwa to długo, te słuchanie, no ale nieważne. I jako, że ja wykorzystałam już swój abonament na dwie książki w Empik Go, tak, mówiłam, że muszę się rozejrzeć za inną platformą, nieważne. I skończyliśmy ten baśniobór i Piotrek od razu, no to mamo, włącz trzeci tom.
A ja nie mam abonamentu. I szukałam czegoś takiego, co moglibyśmy słuchać razem, co mam. No, z tych takich polecanych premium, jakby nie muszę z pakietu wykorzystywać, no bo już wykorzystałam mój pakiet na tą książkę. I włączyłam Tunele. Nie pamiętam, kto to napisał, tu pokażę wam, jak to wygląda. Tunele. I zaczęliśmy tego słuchać. I pierwsze w ogóle strony mówią o tym, jak ojciec z synem wchodzą do tunela, tunelu pociągu. I też właśnie odkrywają jakąś starą stację i tak mi się to zbiegło z tym, ja mówię, Piotr, to jest kurwa niemożliwe, naprawdę, że te tematy, to był fragment i ja nie wiem, czy te tunele to będzie, no tunele w sumie, więc jakby mogło mi to dać do myślenia, ale zaś się zbiegło, co nieco, więc podoba mi się, chociaż troszeczkę irytuje mnie to, że Artem wpada zazwyczaj dość nieświadomie, ale jednak i z rządzeniem jakiegoś losu bądź czasem swoją głupotą w jakieś tarapaty i to konkretne, przecież chcieli go w ogóle powiesić, tak? W pewnym momencie i zawsze z tego wychodzi, mimo że no raz został właśnie bardzo pobity, ale jakoś tak zawsze z tego wychodzi i trochę mnie to już zaczyna denerwować, że mu się tak wszystko udaje i zazwyczaj to nie on daje radę wymknąć się, tylko zawsze ktoś gdzieś się nagle pojawia, jakaś nowa, bezinteresowna postać, która gdzieś mu tam pomaga. Więc jakby to trochę mnie tak zaczyna... W każdym bądź razie klimacik spoko. Myślałam, że będzie więcej potworów, ale na razie powiem tylko tyle, że to ludzie są potworami w tej książce. No. I przyznaję się bez bicia, słuchając te wszystkie rosyjskie nazwy tych tuneli, miejsc, imiona spoko. Nawet ogarniam. Ale te miejscowości, te tunele, ja tu w ogóle jest mapka, ale jakby już przestałam doszukiwać się, w którym on jest dokładnie w fragmencie po tych nazwach, tego jest w ogóle bardzo tutaj dużo i gęsto, więc trochę się czasami, ale jakby nie wnikam, w który, bo jakby on prowadzi, on mówi, gdzie chce iść, gdzie dotrzeć i jakby... No zobaczymy, tak naprawdę no jestem chyba w połowie tej książki. Plusik za klimacik, no kurczę, chobym w tych tunelach metra była, naprawdę. No i to było na tyle, więc dobre książki, nie wiadomo. No tu Sanderson, więc najpierw muszę przeczytać jakieś 50 stron, żeby się coś rozkręciło w ogóle. No i moja pierwsza spisupera, którą ja wam polecam serdecznie. Ja wiem, że to jest wpakowanie się zaś w książkę, która ma, w serię, która ma chyba z 10 tomów, więc... Co ja poradzę? Nic nie poradzę, nie? Dobrze, a więc to jest to, co ten. Planuję jeszcze jeden update. Jak skończę te dwie. Więc czekajcie na jeszcze jeden update. Dziękuję za uwagę. Miło było. Buziole. Trzymajcie się.
Każdy ma zabawkę dla siebie, widzę. Kupił dzisiaj w sklepie. Tata ma kosiarkę. Piotrek ma rakietę. Ignaś, gdzie są twoje dinozaury? Ignaś ma dwa dinozaury. Zuzia ma zaki. Pokaż na kwiatku. A ja mam to. Do roweru. Jedno jest. Będzie koszone. Co ty tu tata masz tu? Tu. Naklejkę. Syna? Ej, nie podchodźcie do taty. Cześć, Fanta. I co? Dobrze? No idź. Chyba się kręci ten tak. Tak, tak, że... Pokażę jeszcze raz. Super. Czy mam się przejechać? No, no siądź, bo... Masz. Co, wygodnie? Nie. A kąt ok, czy niżej, czy jest dobrze? W sensie ten czubek chyba mógłby być niżej. W dół, czubek. W dół, no. No. Ok. Po. Nie jest idealnie. Jako tako. Jeszcze tam kawałek mi został. I w ogóle po tamtej stronie. Ale może być. Największe krzoki usunięte. W ogóle ten tutaj skrawek, nie wiem po co jest. Po co miało być tutaj w ogóle, jest tu tak wyłożone tą kostką? Co tam miało być? Będę miał wygodne siodełko. Będziemy jechać na rower. Jeden rower. Ach, idziemy do cienia. Drugi, trzeci, czwarty. Dobra. Mamy rowery. Może zaczniemy sezon. Piotrek, ja czerwony, tata czarny. Zuzia ma niebieski po bracie. Może dziś po obiedzie pojedziemy, ale nie wiem, zobaczymy. Zdecydowanie bardziej wolę czytać niż plewić. Wszystko trzeba zrobić. Też jakoś dużo się tu syfu nazbierało. Mama! Zuzia uczy się przerzutek. Też jest jeden duży. Mama! Mama, co jest? Świetlana. No, świetlana. Malinowe są te dzieci. Tam. Mama też idzie. Mówię, gdzie on idzie. Mama też obawa mojego. Ignacia też. Hello. Uciekłam. Cześć. Końcowe podsumowanie. Uciekłam. Bo jak ja zagram w memory i jeszcze raz oszaleję, po prostu trzy lata tak jest nie do... Ile można grać w jedną grę? Non stop. Non stop.
Dobrze, że idziemy zaraz na obiad do mojej mamy, to ona się z nim pogra, bo musimy mu kupić w ogóle mamory z dinozaurem. No. Jakoś tu jasno. Wszystkich mam tam w pokoju. Bez niedziela, więc uciekłam. Może się uda. Ale siedźmy cicho. W ogóle mam bluzkę z łapnica. No, no. Hura, bo my w ogóle oglądamy One Piece, zaś wróciliśmy do oglądania. Mm-hmm. I z dziećmi jesteśmy już po Water 7, po rozdzieleniu i w momencie, kiedy drużyna się zaś schodzi i oni do tego podwodnego świata. Świata syren bodajże się udają. A Paweł ogląda całkiem te nowe odcinki na Netflixie i ja czasem tam kukam, jak tam dalej to wszystko wygląda. Ostatnio oglądałam z tych całkiem najnowszych odcinków walkę Luffy'ego. Jak ta animacja wygląda inaczej w ogóle. Super. Więc my wszyscy fani One Piece'a dalej, chociaż mangę przerwałam i jakoś tak nie mam na razie chęci do czytania. A ja muszę powiedzieć, że skończyłam tą książkę. Gdzieś tam krzyczą. Tu jest ze mną tylko kotełek. O, nie widać, tu siedzi. O. Przeczytałam Chrisa Cartera, Krucyfiks. I w ogóle nie byłam świadoma tego, że to jest też seria. To jest pierwszy tom serii. Tego tam jest całkiem sporo, moi drodzy. Tak, ja nie widziałam. Ja myślałam, że to jest jakaś jedna tomówka. Tu są kolejne cztery. I podobało mi się. Powiem wam, że to jest w ogóle bardzo dziwna sytuacja. Bo ja udało mi się przewidzieć mordercę. No, ale zazwyczaj to u mnie skreśla już książka, bo jak... Ale ja byłam, mimo tego, że przewidziałam, nie byłam w ogóle tego pewna i finalnie mi się podobało, było w tej książce jak na taką typową, detektywistyczną, kryminalną historię. Mało absurdów. Był klimat i to była książka, gdzie na przykład nie miałam takich odczuć przy Chirurgu Tess Gerritsie, bo tak gdzieś tak cały czas blisko te książki wydają się być, chociaż uważam, że nie są. No, powiem wam, że łapałam się na tym, że w ciągu dnia myślałam o niej. W sensie, jak to dalej pójdzie. No, no jestem miło zaskoczona. Mimo tego, że ja to przewidziałam. Podobało mi się, nie było dłużyzn. Takich niepotrzebnych wstawek. Tysiąca razy. On wrócił, wszedł do biura, napił się kawy. No, nasz bohater też taki był dość typowy, można powiedzieć, jak na detektywa. I jakby nie dowiedziałam, przewidziałam osobę, która jest mordercą, ale nie przewidziałam całej tej historii. Skąd ta osoba się jakby wzięła, a to było dość dobrze uzasadnione. Stopniowo byliśmy wprowadzani w tą historię i to się tak powoli rozkręcało. Na szczęście była tylko jedna akcja na zasadzie, bo ja nie lubię tak za bardzo, jak są takie gierki. Ja zadzwonię, to musisz kogoś uratować, wciśnij ten przycisk, to się klatka uwolni, jak ten, to się wciśnij któryś przycisk, żeby się coś uwolniło. To była tylko taka jedna akcja. Reszta to po prostu były dokonane morderstwa i doszukiwanie się tych poszlak. I ja wiedziałam, że ta jedna... Znaczy, wyczułam, że jeden taki zbieg okoliczności, który był tak podejrzany, tak mi nie pasował i on mnie nakierował na to, że finalnie wiedziałam. Tak mi się wydawało, że wiem, kim jest morderca, co się zdarzyło. Ale no, mimo wszystko, zakończenie. To jak się morderca zachowywał, tłumaczył, uzasadniał i nie było takiego pogadamy sobie, tak, przyciągniemy tą chwilę, tylko był taki były konkrety. I jakaś taka miłość, jestem zaskoczona tą książką. Czytało mi się to lepiej niż Tess Gerritsen. Więc jak dla mnie, ja polecam. Mi się podobało i aż jestem zdziwiona. Może wręcz jestem taka zadowolona, że mi się udało to poniekąd rozwiązać. Bo niektóre te kryminały, tak chyba właśnie było z Daryłą, tak mi się wydaje, jak człowiek przeczyta historię i analizuje to wstecz, że nie było w ogóle opcji, żeby się domyśleć. Że nie było rzucanych poszlak, żeby się domyśleć samemu, gdzieś wywnioskować lub podejrzewać kogoś. Tam po prostu ciągle była taka niewiadoma. A tu były te poszlaki dla nas
czyli czytelnika, więc to chyba jest na plus. No nie wiem, coś ta książka w sobie miała, że mi się bardzo dobrze czytało. Po prostu wniknęłam w tą historię już chyba przy 10 stronie. Nie wiem, czy finalnie historia mnie ujęła, czy finalnie po prostu język, jakim to było pisane. Praktycznie każdy z rozdziałów był ciekawy dla mnie. Mi się to podobało. Było to takie dość mroczne na moim odpowiednim poziomie, takim, który mi spasował. Więc jestem zaskoczona i chcę kolejny tom. Bardzo czuję od razu chęć, że chciałabym przeczytać kolejny tom. No, więc powiem wam, że fajnie. Że jakoś tak nawet szybko mi poszło to czytanie. I właśnie tak jak mówię, to była dobra książka, bo ja gdzieś tam w ciągu dnia nie czytając, pomyślałam o niej, wróciła do mojej pamięci i tak próbowałam właśnie, a co tu, a jak, w którym momencie się, bo czasami wiecie, skończycie książkę gdzieś tam danego dnia i następnego dnia jakby dopiero siadając ponownie do książki to, a dobra, tu skończyłam, a ja już jakby wcześniej o tym myślałam i to jest uważam duży plus. I wróciłam do Tancerki Krawędzi i Zwinka mnie denerwuje. Jest głupiutką małą dziewczynką, która nie dostrzega swoich walorów, postępuje głupio, nieprzemyślanie. Podoba mi się jej spren, który jest taki, i to jest takie uzasadnione, bo on nie odnajduje się w tym świecie, nie wie do końca co, jak i próbuje, jest takim troszkę też zagubionym sprenem, ale taki jest poczciwy i on tak by dobrze wszystko chciał, ja bym chciał tak ten ogródek założyć, czy co on tam planuje z tymi roślinami, a Zwinka jest po prostu głupia. Nie myśli, porywcza jest. Samo to, że ona tego cesarza, którego uratowała, opuściła na samym początku i poszła w świat, nie wzięła pieniędzy, odmówiła nauki, wszyscy chcieli dla niej dobrze, a ona, żeby czuć się wolną, taką niezmuszaną do niczego, po prostu wszystkim walnęła i poszła i w ogóle rwie się do jakiejś walki, gdzie z góry wiadomo, że no... Poza tym chyba nawet nie wiemy, ile Zwinka ma lat, bo mówi, że od paru lat ma 10 lat. Ale jakby ta zależność, że ona potrzebuje jedzenia, żeby mieć moc. Bez mocy oczywiście jest bardzo bezsilna. I ona wyrzuca pieniądze, za które może zakupywać jedzenie. Po prostu. Bo to było to jakoś uzasadnione, ale to w ogóle do mnie nie trafiło. I jakby nie ukrywam, że lubię Sandersona. Ale póki co się nudzę. Więc sorry, no. Szkoda. Pomyślałam, że to będzie jednak taka dość fajna, bo elementy o Zwince, które były w poprzednim tomie, były spoko i w sensie dobrze się je czytało. A tu mi się to dłużej nudzi. I teraz, gdzie mam chyba 20 stron do końca, coś się zaczyna dziać, jakaś taka akcja, że coś więcej się dowiem i jakby jestem trochę taka rozczarowana tym małym tomikiem. I nastawiam się, bo już mi Paweł mówi, że muszę mieć cierpliwość, jeżeli chodzi o pierwszy tom Dawcy, więc że tam też się to długo rozkręca. Trochę jestem taka zniechęcona, bo tu byłam tak obładowana emocjami i akcją, że teraz jak będę musiała tak powoli, to trochę... No ale dobra, to było na tyle. Kończę tego vloga, bo chcę go zmontować dla was, kochani. Było mi miło, fajnie się czytało. Polecam, jak ktoś lubi kryminały. Expans też polecam. Super. I teraz będzie trochę o Sandersonie chyba w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, miej kawy, miej książek. Oglądajcie też mapisy, jak macie ochotę. No i w sumie tyle. Dzieksionik mówi papa. Papa, papa. To jakaś bluza tam wisi, of course. No, było miło. Do zaś koń. Biorę książki. Idę dokończyć tą Zwinkę. Też jakoś nie mam ochoty. Naprawdę. Ale dokończę. Może te ostatnie 20 stron mnie o dziwo zaskoczyły. See you later. Gryzisz pańcie?